kuchnia, no to jak Wam wspomniałam, wszystko ok. Łazienka, no to te silikony i czy nie przecieka umywalka, wiecie, czy jakichś takich nie ma, no to jednak się wszędzie zdarza. Sypialnia, no to też w porządku i też patrzyłam. Już karpety w sypialni mogą być i patrzyłam też na stan tych karpet, tych wykładzin. Łazienka, no to prysznic, żeby był, albo wanna, ale wiecie, w normalnym stanie czystej. Przede wszystkim, jeżeli weszłam do mieszkania, w którym było czysto, już na wstępie, kiedy wchodzisz, otwierasz drzwi, widzisz, że jest czyste mieszkanie, to chce Ci się wejść. A opowiem Wam sytuację, jaką miałam. Raz wchodzę do mieszkania, oczywiście z agencji pan otwiera mi drzwi, wchodzi pierwszy, ja stanęłam w progu, buchnęło na mnie takie śmierdzące powietrze i od razu na niego się spojrzałam i mówię, zwymiotować mi się chciało, słuchajcie, było mi tak niedobrze. Spojrzałam na ściany, zobaczyłam pana o czarnym kolorze skóry z przepaską pirata na oczach, spojrzałam na jakieś inne obrazy, mówię, nie, ja tutaj nie chcę mieszkać. Osoby bardzo niszczą takie mieszkania. Są, którzy oczywiście dbają, ale w większości z własnego doświadczenia wiem i mieszkania po takich ludziach oglądałam, nie nadają się dla mnie. Jeżeli mieszkała osoba o innym kolorze skóry i dba o to mieszkanie, ja nawet nie zwróciłabym uwagi, ale w większości po prostu nie dbają o mieszkania, są tragiczne wręcz, bym powiedziała. Ja nie wiem, jak to, i to z jednego kraju zauważyłam, że są tacy bardzo przemądrzali i bardzo nie szanują. Ja uważam, nieważne gdzie mieszkam, myję okna, bo trzeba umyć okna, odkurzam, myję podłogi, nie rysuję ścian, nie wybijam ścian, nie wiem, nie niszczę niczego. Jeżeli coś niszczę, to naprawiam. To jest... Tak robi chyba normalny człowiek. Jest taka stronka, forum na Facebooku Pchlitarg i tam dużo osób przedstawia swoje oferty, że wynajmie pokój, bądź szuka drugiej pary, gdzie razem, wspólnie można wynająć mieszkanie, bądź dom. I to również jest bardzo fajne. Czasem powiem Wam z własnego doświadczenia, że lepiej mieszkać z obcymi ludźmi, ale to tak dziwnie brzmi, ja wiem, Wy będąc w Polsce nigdy byście z nikim obcym nie zamieszkali, ale to jest takie normalne. Czasem mieszkać z obcymi Polakami bądź z innej narodowości ludźmi i proste warunki, nie wiem, czy ktoś jest, pobiera socjal i nie pracuje, inni nie chcą, żeby mieszkać z takimi osobami, no to już trzeba się dogadać. Ale jeżeli na przykład jesteś czysty, nie robisz awantur, nie masz problemów na przykład w kuchni, żeby się dzielić naczyniami, kiedy ja mieszkałam, dzieliliśmy się i nie było problemu. Mi ktoś tam mówi, że o tej godzinie będzie stawiał pranie, to ja sobie wstawiałam w innych godzinach i to też jednak trzeba się dzielić pralką. Do zmywarki wszyscy wrzucaliśmy naczynia brudne. Jeżeli czegoś brakowało, zazwyczaj dzwoniliśmy do landlorda albo do agencji i mówiliśmy, że na przykład, a przydały nam się jakiś garczek i też nie robili jakiegoś problemu, zawsze kupowali. I szczerze to powiem Wam, że za każdym razem mieliśmy nowe zestawy. Jeżeli były jakieś tam kubki, to ekstra, wiecie, to się wszystko tłucze, czy tam brakowało jakiegoś talerza, to dostawaliśmy zestawy, takie jakieś z IKEA, czy z jakiegoś innego sklepu. No wszystko w sumie mieliśmy. Także z wynajmem, wymiana najważniejsza to jest materacy dla mnie, ma być czyste mieszkanie i ogólnie, dobra, kończę, bo już zawsze się rozgadałam, słuchajcie, ja tylko o mieszkaniach, o wynajmie mówiłam. Także na daft.ie zostawię Wam w opisie tą stronkę, możecie sobie zobaczyć. Ja tutaj na przykład przeglądam w centrum Dublina i na przykład apartment to rent jest 2 beds. Dwie sypialnie i dwie łazienki, 2400, 2000 euro 400. No słuchajcie, i to jest centrum Dublina, to jest masakryczna cena. Tyle się nie zarabia. O właśnie, może powinnam zacząć o zarobkach w Irlandii, jaka jest minimalna stawka, ale to może zrobię w kolejnym filmie. Także słuchajcie, wymiana materaca dla mnie to jest najważniejsza rzecz. Kuchenka, żeby nie było tych palników takich wystających, to jest też również bardzo ważne, żeby było gazowe ogrzewanie, bo jednak jest dużo taniej i
cieplej w domu w zimę, żeby nie było na parterze mieszkanie, bo na parterze są zazwyczaj z grzybem, możemy tego grzyba nie czuć. Co Wam jeszcze powiem, co wynajęliśmy, zapomniałam Wam powiedzieć, to mieszkanie na dole i wszystko było ok. Zapomniamy, tak opowiadam coś i przychodzę na następny temat, później mi się przypomina, sorry, że jestem taka chaotyczna. Wynajęliśmy to mieszkanie i jakiegoś trzeciego dnia ja mówię, słuchaj, coś mi jest niedobrze do mojego męża i mówię, Paweł, coś mi jest niedobrze, Paweł, pierwszy raz chyba powiedziałam Paweł, bo zawsze mnie todził. Mówię, coś mi jest niedobrze i poszłam do łazienki i zwymiotowałam. Na tego samego dnia mówię, o jego brzuch mnie też boli i słuchajcie, przez cały dzień wymiotowałam i miałam biegunkę. Drugiego dnia to samo. Ja mówię, nie, coś tu jest nie tak. Mówię, coś mi tu śmierdzi. A ja jestem z tych wrażliwych osób i często mi coś śmierdzi. On to bardzo dobrze mnie zna. Mówię, jejku, jak tobie coś śmierdzi, to już musimy to szukać, znaleźć, aż znajdziemy. Odsunęliśmy łóżko i za łóżkiem często jest tapeta, więc zwracajcie uwagę też, co jest pod tą tapetą. Odczepiliśmy kawałek tapety i słuchajcie, tam była czarna ściana. Ta tapeta była ciemnozielona i była czarna ściana. Ja mówię, fuj, jaki grzyb. I tam, słuchajcie, oni mieszkali z dwumiesięcznym dzieckiem. W tym pokoju spali z takim małym dzieckiem, w takim smrodzie. Nie było tego czuć, bo to było wszystko wypsikane, wyprane były wykładziny. Chociaż i tak one mi później śmierdziały i tak mi się wydawało, że to wszystko przeszło. Śmieciara znowu tutaj jest, no cóż zrobić, niech zmieniają śmietniki, bo często jest tak, że przyjeżdżają i nie zabierają, nie wiem dlaczego to tak jest. Dobra, i wracamy do tego i tam był grzyb i ja powiedziałam im, że nie chcę tu mieszkać, że chcę się wyprowadzić. Oni oczywiście powiedzieli, że muszę dać im miesięczny, nie, że podpisałam kontrakt, bo w ogóle powinnam Wam powiedzieć, że podpisujecie kontrakt, czyli na pół roku albo na rok. Ale z tym kontraktem jest tak, że jeżeli chcecie opuścić mieszkanie, musicie dać miesięczne wypowiedzenie. Nieważne, że macie podpisany kontrakt na rok czasu. Ja miałam taką sytuację i za chwileczkę Wam opowiem również o tym. Już miałam kończyć, a jeszcze będę Wam opowiadać. Widzicie? Jak cały czas mi się coś przypomina, więc chcę Wam wszystko poopowiadać. I on powiedział, że nie. Kiedy wynajmujemy mieszkanie, płacimy depozyt. Czyli depozyt to jest coś takiego, takie zabezpieczenie dla landlorda, agencji. Jeżeli byśmy coś zniszczyli, to oni odejmują nasz depozyt, nie zwracają nam go po wygaśnięciu naszej umowy, po kontrakcie, kiedy wyprowadzamy się już, zazwyczaj depozyt jest oddawany. Ale jeżeli coś jest zniszczone albo w jakiś sposób złamaliśmy nasz kontrakt, oni depozytu nam nie oddadzą. Więc płaci się depozyt. Depozyt to jest wartość miesięczna mieszkania. Z góry płacimy depozyt, czyli jak tutaj widzicie jest, mówiłam Wam, 3-bed house, niech będzie ten 3-bed house, 1500 euro. 1500 euro musimy zapłacić depozytu plus 1500 euro musimy zapłacić za pierwszy wynajem. Czyli 3000 euro, to jest kupa forsy, musimy tak o, jeżeli chcemy wynająć mieszkanie, zapłacić. To jest na wstępie. No i słuchajcie, on powiedział, że nam depozytu nie zapłaci. My płaciliśmy wtedy chyba 900 euro za tą jedynkę, czy 800 euro, 800 było za tą jedynkę. I mówię, w takiej śmierdzącej jedynce tyle forsy płacić. Mówię, nie ma tej opcji, nie ma takiej opcji. I co ja zrobiłam? Nie zapłaciłam mu, to były 2 tygodnie. My się przeprowadziliśmy do salonu i spaliśmy na kanapie. Kanapa się trochę rozkładała, ale była skórzana, więc nie było fajnie. Ciepły koc taki duży sobie rozkładałam i no, lepiej się spało, ale wiecie, na kanapie takiej skórzanej ślizga się człowiek, więc nie było fajne to spanie, ale nie śmierdziało i nie w ogóle w tym pokoju nie przebywaliśmy. Ja mu to powiedziałam i wytłumaczyłam mu, dlaczego mi też o tym nie powiedział, czy to jest grzyb, czy to trzeba... On powiedział, że to mi zamaluje, słuchajcie. Ja mówię, to nie można zamalować, to trzeba do, nie wiem, do cegły wybić. Jakieś tam środki specjalne są, żeby to zniszczyć. Ale żeby pomalować albo założyć nową tapetę, to nie jest rozwiązanie. Powiedziałam, że ja tam nie chcę mieszkać. No i on powiedział, że on mi nie odda depozytu, kłócił się ze mną, bla, 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 więc ja mówię, dobra, ty mi nie oddasz depozytu, ja o tym wiem, więc mieszkam za darmo następny miesiąc. Pierwszy miesiąc przemieszkaliśmy, bo już zapłaciłam i drugi miesiąc nie płaciłam. I dzwonił do mnie facet z agencji i on dzwonił, ja mówię, nie, nie zapłacę, nie będę tracić czegoś, jeżeli wy mi nie powiedzieliście o tym, że to jest grzyb, ewidentnie, robiłam zdjęcia i wszystko, później się trochę przycieszyli, bo ich trochę postraszyłam.
więc 2 miesiące tam mieszkaliśmy i przemieszkałam przez depozyt. Nękali mnie trochę tym, że wymienią zamki, coś tam. To ja powiedziałam, że ja wymienię pierwsze zamki. Słuchajcie, wtedy trzeba walczyć, trzeba się nie poddawać. I jeżeli oni was oszukują w jakiś sposób, musicie walczyć. Więc zapłaciłam depozyt, zapłaciłam za pierwszy miesiąc przemieszkałam, drugi miesiąc przemieszkałam za depozyt. Powiedziałam, ty mi nie zwrócisz depozytu, a później mi mówił, że ja ci oddam depozyt. Ja mówię, jasne, jak to mi wyrośnie kaktus, to ty mi zwrócisz depozyt. Więc przemieszkałam za ten depozyt. Trochę tam było, wiecie, szarpaniny się, ale dla mnie to było bardzo dużo pieniędzy. Ja musiałabym naprawdę bardzo długo pracować, żeby zarobić, a w tamtych czasach zbierało się pieniądze, znaczy teraz też się zbiera. To były takie początki i dużo się właśnie nauczyłam na tym przykładzie i dużo się dowiedziałam. Dobra, kolejne mieszkanie to był depozyt 1300, to był dom, to były 1300 za 3 bedhouse. Mega wielkie pokoje, bardzo nowoczesny. Wyprowadzaliśmy się, bo jedna para zjeżdżała już do Polski. I tak wiecie, nagle, bo coś tam mama chyba zachorowała dziewczynie i oni powiedzieli, słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale ja zjeżdżam do Polski i on z nią jakoś tam razem chcieli zjechać. Ja nie byłam w stanie dalej płacić i jakoś nie chciałam nikogo szukać. Już stwierdziliśmy też z moim tatą, że chcemy sami mieszkać. Fajny był ten dom i bardzo się cieszyłam, bo Randy miała swój ogród i mogła sobie tam wiecie leżeć, odpoczywać, że my sobie wchodziliśmy, piliśmy kawkę, fajna była okolica, fajni sąsiedzi, ale nie, jednak idziemy mieszkać sami, nie będziemy już z nikim mieszkać, bo wiecie, różne są sytuacje, nie wiadomo też na kogo się trafi, to jest takie, no tak na chybę trafił, nie wiesz z kim będziesz nigdy mieszkać, nie wiesz co to za osoba, nie znasz człowieka. Jeżeli masz kogoś znajomego, no to tak, akurat u nas wszyscy mieszkali, mieli domy, nie szukali niczego nowego, więc stwierdziliśmy, że wyprowadzamy się. I to nie było po chyba 10 miesiącach, czyli mieliśmy umowę na rok czasu. Powiedzieliśmy do agencji, ja miałam landlorda, który wyjechał do Australii i wysłałam mu maila, że chcemy się wyprowadzić w przyszłym miesiącu. Dałam miesiąc, 1,5 miesiąca nawet dałam mu wypowiedzenie. On powiedział wszystko ok, nie ma sprawy, kontaktuj się z agencją, bo ja z agencji wynajmowałam to mieszkanie. I zadzwoniłam do agencji, powiedziałam jaka jest sytuacja, on mówi dobrze, no to w porządku, tylko wie, że kontrakt jest ten, on mówi, ale tak, ale kontrakt jest na rok czasu. Ja mówię tak, ja się dowiedziałam, że wystarczy dać miesiąc na wypowiedzenie i no zwrócicie mi depozyt. Czy tak na początku trochę tak burknął mi, ale później powiedział okej, dobrze. I umówiliśmy się, tak jak Wam wcześniej mówiłam, na show house, czyli pokaz domu. I powiedział, żebym wzięła Randy. Ja mówię, dobrze, no to w tych i tych godzinach umawiamy się, ja wzięłam Randy na spacer, nikogo nie było, wysprzątałam cały dom, naprawdę bardzo ładnie w domu było, więc wszędzie mogli zajrzeć, zobaczyć ogród pięknie, przystrzyżone kwiatuchy, bo dbałam o to wszystko, miałam czas jeszcze wtedy. I przyszli ludzie, oglądali mieszkanie, przyszli też Polacy i widzieli, że ja tam stoję, pytali się, kto tam mieszka. Ja mówię, że a, my tam mieszkamy. I tak z widzenia ich znałam. Pytali się, jak tam jest w tym mieszkaniu, mówię, że wszystko super, mówiłam im, ile ja płacę i oni mi powiedzieli, jaka jest cena, właśnie na dawcie była dane to mieszkanie, ten dom, jaka cena jest wywoławcza, więc powiedziałam im, że oni chyba dali, ja płaciłam 1300, oni powiedzieli im 1500, ja powiedziałam, że mogą, to było jeszcze tak, ten wzwyż, jak przyjechałam, to naprawdę były bardzo drogie mieszkania, tak podobnie jak teraz właśnie są, też poszło wszystko do góry, powiedziałam im, że mogą się targować, bo ja płacę 1300. Wtedy właśnie można było się targować, teraz to wszystko idzie do góry. Jak idziesz i mówisz, jesteś za 1300 i jest naprawdę fajne mieszkanie, mówi się, że dam 1400 na miesiąc. Także słuchajcie, teraz całkiem inna sytuacja jest. Ja bym chyba teraz nie umiała wynająć mieszkania już. I byli oni zadowoleni, sam inni jeszcze byli. No i słuchajcie, no i my wyprowadzamy się i mówię, że depozyt, landlord
piszą, bo napisałam z nim cały czas, miałam korespondencję i to super, słuchajcie, że miałam dowód, że jesteśmy w stałym kontakcie i jak to wszystko będzie wyglądać. Ja mu przedstawiałam, pokazywałam mu zdjęcia, nawet wysyłam. I przede wszystkim, kiedy się wprowadzacie do nowego mieszkania, to długopis tutaj wziąłem, tego długopisem pokazuję, muszę się czymś bawić i opowiadać. Kiedy się wprowadzacie do nowego mieszkania, zróbcie zdjęcia albo filmik, jak wszystko wygląda, w jakim jest stanie, wtedy macie dowód, jak wyglądało to przed. I kiedy się wyprowadzacie, zróbcie również zdjęcia, filmy poszczególne, na przykład stół wygląda tak. Fajnie, jakbyście zrobili i filmik, i zdjęcia. Przyszło do zwrotu depozytu. Landlord powiedział, że mi nie odda pieniędzy, pieniądze, depozyt cały ma agencja, żebym się kontaktowała z agencją. Kiedy ja poszłam do agencji i powiedziałam, że chcę zwrot mojego depozytu, agencja powiedziała, że landlord ma nasz depozyt. Więc takie, słuchajcie, koło. On mi mówi to, a oni mówią to, co innego. Więc ja pisałam do Nanorda, że agencja mówi, że ty masz mój depozyt. On mówi, nie, 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 oni mają, załatwimy to wszystko. I później cisza. Nic do mnie nie odpisywał. Ja poszperałam trochę w internecie i poszłam. Słuchajcie, wysłałam te papiery do jakiejś tam firmy, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. I to tak jakby to wszystko poszło później do sądu, słuchajcie. I agencja powiedziała, że nie odda mi depozytu. Kiedy my się wyprowadziliśmy, po 3 dniach wprowadzili się nowi lokatorzy do tego mieszkania. I co, słuchajcie, ci Polacy akurat się wprowadzili. No ja po paru dniach również poszłam, po tygodniu poszłam do nich zapukać, czy jest dla mnie jakaś poczta, bo wszystko trzeba było zmieniać, adresy, a i coś tam przyszło. I chwilę z nimi rozmawiałam, zapytałam się, od kiedy mieszkają, no i jak się mieszka. No takie, wiecie, taka gadka o wszystkim i o niczym. No i byłam ciekawa, jak to tam jest. Więc automatycznie do tej firmy, która wysyłałam papiery, wysłałam, że po 3 dniach już są nowi lokatorzy. Także oni nie stracili żadnych pieniędzy na wynajmie i powinni mi zwrócić te pieniądze. Pieniądze dostałam, słuchajcie, takie pismo przyszło z sądu z taką pieczątką, taka pieczątka z sądu, czyli takie wyżłobienie na kartce, taka sztywna kartka, piękna, że ta i ta osoba musi mi oddać tyle i tyle. Czyli 1300 euro pan Lamur, czy pamiętam jak on nam się nazywał, musi mi zwrócić, żebym podesłała mój numer konta bankowego. Ja słuchajcie, 9 czy 10 miesięcy minęło, jak przyszło mi to pismo. No i w międzyczasie jeszcze dzwonili do mnie, dopytywali się, jaka to sytuacja, jak to było. Ja jeszcze z tymi Polakami rozmawiałam, że oni byli oglądać mieszkanie i napisałam. Oni powiedzieli, że nie ma problemu, jak coś to my możemy to powiedzieć, potwierdzić, że byliśmy w tym czasie, że mieszkanie super, że wynajęli w takim stanie. Więc słuchajcie, 10 miesięcy walczyłam, żeby odzyskać te pieniądze. Ja płaciłam za cały depozyt i wtedy ci znajomi z nami mieszkali. Więc 1300 euro miało mi po prostu przepaść. Ja mówię, no way, nie dam komuś tylu pieniędzy za coś, czego tak naprawdę nie zrobiłam, bo zrobiłam wszystko w najlepszym porządku. Jeszcze tak harowałam, tak sprzątałam, słuchajcie, to mieszkanie. I taka byłam później zła, że nigdy takiego czystego mieszkania nie wynajęłam ja. Bo zawsze jak wchodziłam, to musiałam dodatkowo, wiecie, sprzątać. Było czysto, ale nie było, wiecie, tak mega czysto, także wszędzie łazienki, domy z tosami, wszystko szorowałam, a później oni mi takie numery robią, no byłam mega zła, dlatego powiedziałam, nie popuszczę i odzyskałam te pieniądze. Po 10 miesiącach, ale odzyskałam. I kiedy przyszedł ten list, mój tatuś powiedział, ach, kiedy wypisuje czek, pewnie ten landlord, ręka mu się tam tak trzęsie. Na pewno mu się trzęsła ręka i na pewno był zły. No ale słuchajcie, nieważne jaki kontrakt, jesteście w stanie odzyskać Wasz depozyt. Także tyle, kochani, by było o wynajmie. Zostawiam Wam stronkę Dawta w opisie pod filmem. No i ceny są naprawdę masakryczne. Teraz trzeba po prostu z kimś mieszkać. Ale jeżeli mamy dzieci, też nie chcemy za bardzo z kimś mieszkać. I też wiecie, jak to dzieci krzyczą, bawią się. Nie jesteśmy w stanie, żeby zamknąć im buzię. Więc to też nie jest takie łatwe. Musimy naprawdę dużo zarabiać, żeby samemu mieszkać tutaj. Jeżeli jesteście ciekawi, jak było z naszym mieszkaniem, zrobię osobny filmik, jak sprawdzałam mieszkanie oraz zrobię również Wam filmik, jak brałam kredyt, ten mortgage.
Nie było łatwo, słuchajcie, naprawdę nie było łatwo. Także tyle by było o wynajmie, kochani, w Irlandii mieszkania. Widzicie, filmik strasznie długi, ale takie ciekawostki chciałam Wam poopowiadać. Jeżeli chcecie przyjechać do Dublina i chcecie wynająć mieszkanie, tutaj jest ten błąd, że nie możecie tak z ulicy wynająć, bo landlord albo agencja będą chcieli Wasze referencje od poprzedniego landlorda. Czyli ktoś musi Wam wypisać papier, że u niego mieszkaliście taki dany okres czasu i nie sprawialiście żadnych problemów. Chcą również papiery z pracy, czyli dzwonią do Waszego pracodawcy i pytają się, czy taka osoba tu pracuje, bądź list od pracodawcy, że taka osoba pracuje i jest, nie wiem, dobrym pracownikiem, no cokolwiek tam napisane, już nie pamiętam, słuchajcie, bo bardzo dawno temu wynajmowałam mieszkanie, więc musicie pracować, także chcecie przyjechać do Irlandii, musicie mieć już pracę, a żeby mieć pracę, musicie mieć adres. I to tak wszystko się łączy, no mega, także jeżeli chcecie przyjechać do Irlandii, musicie jednak do kogoś przyjechać i z kimś mieszkać, bądź w hotelu, no a hotel, są jeszcze jakieś inne opcje, tańsze, no trzeba poszperać. Także tyle, kochani, by było o wynajmie mieszkania, no i o takich ogólnych rzeczach, co Wam opowiadałam, jak to jest wynająć, co sprawdzać. Pewnie o czymś zapomniałam, ale jak zapomniałam o czymś, to wspomnę to w kolejnym filmie. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, pa!